Powodem naszej dzisiejszej wizyty jest debiut 9 spółki w tym roku, a 434 na rynku niekomercyjnym, spółki ASM Group S.A. Będzie mi bardzo miło, jeśli przywitają Państwo ze mną brawami naszych gości, pana Adama Stańczaka, prezesa zarządu i pana Marcina Skrzypca, członka zarządu ASM Group S.A. Również wszystkich witam serdecznie gości zaproszonych przez spółkę techniczną. Spółka ASM Group to spółka szczególna, bo spółka, która, jak ustaliliśmy w rozmowie wcześniej, jest formatu troszkę odbiegającego od spółek notowanych na rynku niekotę, bo jest to spółka dość dobrze rozwinięta już, całkiem spora, działająca na rynku międzynarodowym, więc działająca w tej branży, w której działa już od 14 lat, prowadząca dość konsekwentną politykę w zakresie swojego rozwoju, i taką mamy nadzieję, że będzie prowadziła dalej. Działa w branży marketingu, ogólnie rozumianego usług wsparcia sprzedaży, dlatego na rynku New Connect została zakwalifikowana do sektora usługi i inne. Ma za sobą bardzo udane akwizycje. Przestała być spółką krajową, działającą na krajowym horyzoncie. Sięgnęła po horyzont międzynarodowy. Na razie jest to kierunek włoski. Jak wiadomo, kierunek włoski z Polską zawsze był dobrze powiązane, więc miejmy nadzieję, że to nie koniec. Panowie zapowiadają, że nie koniec. Tego życzymy sukcesów. A teraz proszę pana prezesa o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chciałem wszystkich Państwa powitać serdecznie. Dziękuję za dzisiejszą Państwa obecność. Proszę Państwa, ASM Group jest firmą z 15-letnim doświadczeniem. Te 15 lat naszej pracy wiele nas nauczyło. W trakcie naszej przygody z biznesem zmienialiśmy się rok do roku, pozyskiwaliśmy nowe kompetencje, uczyliśmy się biznesu od podstaw. Chciałem w dzisiejszym dniu wszystkim bardzo serdecznie podziękować, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nasza organizacja jest tutaj, nasza organizacja urosła do tych rozmiarów. Dziękuję wszystkim byłym, dziękuję wszystkim obecnym współpracownikom, którzy pracują na nasz sukces, a jednocześnie wierzę, że te 15 lat jest tylko wstępem do kolejnych lat dalszego naszego efektywnego rozwoju. Dziękuję bardzo Państwu serdecznie. Dziękujemy bardzo panu prezesowi. Państwo mi powiedzieli, że zamierzają być prymusami na tym rynku, więc ja trzymam za słowo i mam nadzieję, że takimi prymusami będą. Prymusi dostają w szkole świadectwa z czerwonym paskiem, jakby Państwo nie pamiętali. Ja dzisiaj dam Państwu świadectwo na razie bez czerwonego paska, aczkolwiek z czerwonym znaczkiem. Tu na zachętę. Będzie to certyfikat bycia spółką notowaną na rynku New Connect i do tego jeszcze statuetka Vivenne, statuetka rynku New Connect, pokazująca kierunek, w którym Państwo mają podążyć, żeby tymi promusami na tym rynku pozostać. Formalności mamy za sobą. Teraz zapraszam pana prezesa do przedstawienia spółki, działalności spółki i planów prezesa. Szanowni Państwo, pozwolę przedstawić Państwu kilku slajdach i opowiem Państwu, czym jest nasza organizacja, w jakim sektorze działa i czym się zajmujemy na co dzień. ASM Group jest grupą kapitałową, w skład której wchodzi 5 spółek na rynku krajowym, jak i również zagranicznym.
Na co dzień świadczymy naszym klientom usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia sprzedaży. To są usługi, począwszy od merchandisingu, poprzez animacje produktowe, poprzez w ogóle oferowanie produktów i pokazywanie tych produktów w punktach sprzedaży. Naszym głównym zadaniem, naszym głównym założeniem jest w taki sposób praca z klientami, aby odpowiadać na ich potrzeby i w zależności od tego, w jaki sposób, jak nasi klienci oceniają i potrzebują swoje produkty w sklepach pokazywać. To jest nasze zadanie, które realizujemy na co dzień. Proszę Państwa, 15 lat w historii, ja to podkreślam specjalnie, dlatego że to jest czas, który, jak powiedziałem wcześniej, bardzo wiele nas nauczył. Początki firmy to są czasy studenckie, gdzie wspólnie z Marcinem, który jest członkiem zarządu, tą firmę powołaliśmy do życia. W trakcie tych 15 lat bardzo wiele się zmieniło, bardzo wiele przekształceń, zmian, pojawiały się nowe kompetencje, pojawiały się nowe persony, nowe zaangażowanie w nowe projekty i to wszystko owocuje tym, że nadal jesteśmy i wierzymy, że te 15 lat jest tylko początkiem naszej drogi z rynkiem kapitałowym. Szanowni Państwo, pracujemy na co dzień z grupą ponad 600 klientów z branży FMCG, z branży elektrowodnarodowych. Pozwala to nam patrzeć na nasz biznes bardzo stabilnie, dlatego że tak duże grono naszych klientów, które zaufało nam w naszej codziennej pracy, pozwala patrzeć na nasz portfel sprzedażowy jako bardzo zdywersyfikowany wachlarz współpracy z klientami. Z reguły kontrakty, które zawieramy z naszymi klientami, są wieloletnie. Pracujemy z wieloma dostawcami bardzo, bardzo długo. Także ta współpraca jest kontynuowana przez wiele, wiele lat często. Trochę może o wynikach spółki, jakie udało nam się wygenerować w ostatnim czasie. Rok 2012 jest to rok, w którym spółka zanotowała ponad 140 milionów sprzedaży netto i EBITDA na poziomie 9,5 miliona. Przy czym ten rok jeszcze nie uwzględnia ostatnich akwizycji, o których powiem na późniejszych slajdach. Widzimy dwa główne cele strategiczne, które, znaczy dwa kierunki strategiczne, którym chcielibyśmy podążyć. Znaczy naszym głównym celem strategicznym jest rozwój wartości grupy. Ja jako jeden z głównych akcjonariuszy jestem żywo zainteresowany, aby rzeczywiście wartość naszej spółki rosła. Dlatego też obraliśmy dwa kierunki podążania za wzrostem tej wartości. Pierwszy to jest rozwój organiczny naszej spółki. Ten rozwój organiczny widzimy poprzez rozwijanie dodatkowych kompetencji, albo też rozwijanie dotychczasowej współpracy z naszymi klientami. Oczywiście dziś nasza firma jest urosła w takiej skali, że ten rozwój organiczny nie będzie takim efektem spektakularnych działań, spektakularnych wzrostów. Dlatego kolejnym elementem naszej strategii rozwoju grupy jest i są akwizycje, czyli przejmowanie biznesów, które pracują na rynku krajowym, które pracują na rynku zagranicznym. Dlatego, że wierzę, że po pierwsze nasze doświadczenia, które już mamy wieloletnie, po drugie jesteśmy już po kilku akwizycjach, o których mówiłem za chwilę, pozwalają nam z optymizmem patrzeć na możliwości i potencjał naszej organizacji jako firmy, która jest w stanie realizować tego typu cele biznesowe. O akwizycjach, Szanowni Państwo, jesteśmy po trzech dużych akwizycjach. W 2010 roku przejęliśmy na rynku polskim firmę Grupo Trade Service i w 2012 roku przejęliśmy dwie spółki z rynku włoskiego. Jest to Trade, ale również Promotion e-store. Są to firmy, które, jeżeli mówimy o rynku zagranicznym, są to firmy, które realizują dokładnie te same usługi, które oferujemy naszym klientom w Polsce. W związku z powyższym
doskonale czujemy się na tym rynku, doskonale rozumiemy potrzeby klientów, doskonale umiemy to zaadoptować i przekuć w korzyści biznesowe dla naszej grupy. Mamy bardzo ambitne plany dotyczące kolejnych akwizycji. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami w kraju i za granicą i wierzymy, że ten kierunek jest kierunkiem, który powinniśmy do naszej organizacji, do naszej grupy wybrać jako coś, co pozwoli nam się dalej rozwijać i dalej poszerzać nasz horyzont biznesowy. To tyle, Szanowni Państwo. Chciałem, żeby to była prezentacja bardzo krótka i rzeczowa, żeby ona nie trwała długo, a żeby pokazała możliwie jak najbardziej treściwie to, czym się firma zajmuje i jak postrzega swoją przyszłość. Wierzę, że na najbliższe lata na podstawie doświadczeń, na podstawie tego, co zdobyliśmy do tej pory, będą owocem i będziemy mogli dalej pracować, dalej się rozwijać, a nie koniec jest dla nas pewnego rodzaju po prostu przedsionkiem do tego, żeby po prostu iść dalej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.